Na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zorganizowano trzecią edycję turnieju Counter-Strike'a. Do Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przybyli miłośnicy gier komputerowych z różnych stron Polski, by wziąć udział w trzeciej edycji turniejów Counter-Strike'a. Uczestników zarejestrowanych jest około 110. Na razie przybyło 90 paru, ale jeszcze czekamy na tą resztę ich. Przybyli zewsząd. Niestety nie udało się przybyć zespołowi z Gdańska, bo chcieli do nas przyjechać zespół, który gra w lidze Counter-Strike'a. Nagrody są bardzo ciekawe, bo około pula nagród wynosi takich za pierwsze, drugie, trzecie miejsce wynosi 3000. Oprócz tego mamy poboczne nagrody do rozlosowania parę najnowszych gier Wiedźmin, antywirusów. Tam właśnie koleżanka z tyłu rozkłada matę do tańczenia. Piętro wyżej są rozłożone dwa Xboxy z najnowszym kontrolerem od Microsoftu Kinect. Nic nie trzymamy, stoimy przed telewizorem, możemy grać. Piętro niżej pod nami rozłożył się klub hobbystyczny Gnom i robi prezentację gier fabularnych, strategicznych i RPG. Ogólnie cały dzień jest zajęty bardzo ciekawymi atrakcjami. O godzinie 11 przed budynkami będzie się prezentowała policja ze swoim dynamicznym pokazem, strażacy z wydobywaniem osób po wypadku samochodowym oraz przyjedzie 18 Batalion Desantowo-Szturmowy z Bielska-Białej prezentować broń i sprzęt naszych spadochroniarzy. O godzinie 9 odbyło się uroczyste otwarcie turnieju oraz losowanie drużyn. Po losowaniu zawodnicy przystąpili do emocjonującej rywalizacji w Counter-Strike, czyli gry znanej niegdyś jako zabawa w policjantów i złodziei. Współcześnie jednak porzucono rzeczywiste podwórka i klatki schodowe, zastępując je wirtualnymi planszami pojawiającymi się na komputerowych monitorach. Sami zaś gracze z pospolitych policjantów i złodziei przecież gnęli się w wyrafinowanych terrorystów i antyterrorystów. Na turnieju jesteśmy drugi raz. Nazwa drużyny to jest już od lat taka sama, niezmieniana. I? Ciotet. Z chłopakami gramy już parę lat dobrych razem. No, staramy się dobrze bawić. Jaką uczelnię reprezentuje? Ja reprezentuję ATH, ale koledzy są z różnych szkół. Bo to nie jest tak do końca strzelanka, tylko trzeba troszkę pomyśleć, trochę taktyki w tym wszystko trzeba włożyć. Tak, to jest typowa strzelanka taktyczna. Bardziej polega na zgraniu drużyny, rzucaniu granatów, flesze, te sprawy, oślepieniu przeciwnika, a dopiero później zabicie go. Jesteście taką już zgraną drużyną od jakiegoś czasu? No, można tak powiedzieć. Jakoś jak trenujecie, jak się przygotowujecie do tego typu zawodu? No, dużo czasu spędzamy na graniu razem. Czasami całą noc gramy, różnie to bywa. Zależy od wolnego czasu. I gracie w sieci, jak to? Tak, w sieci gramy w lidze internetowej. ESL, Electronic Sport League. Jesteśmy teamem Cyganie. Znamy się praktycznie ze szkoły, nie? Dwóch kumpli jest akurat z okolic. No i tak, nie wiem, mów coś. A z jakiej szkoły jesteście? Tutaj z Bielska, z Kościuszki. A kolega, no nie wiem, też do Bielska chodzi? Ja zespół szkół elektronicznych w Bielsku-Białej. Od jak dawna gracie w Counter-Strike? Ja w Counter-Strike już około 4 lata gram. Z kolegami krócej troszkę, no ale jakoś sobie radzimy. Ja gram od 3 lat, od gimnazjum wciągnęli mnie koledzy i już tak zostało do dzisiaj. Ja od niedawna, stosunkowo gdzieś tak z pół roku, też koledzy z klasy mnie wciągnęli. Ja od 4 lat gram, ale z przerwami. No i z kumplami razem graliśmy. Ja od 7 miesięcy. No tak jakoś. To tak najkrócej chyba grasz z wszystkich? I co, czujesz się na siłach? Czuję. Co jest w tym Counter-Strike'u takiego, że właśnie tak aż turnieje takie organizowane są? Myślę, że w Counter-Strike'u najważniejsza jest rywalizacja pomiędzy graczami. Ta chęć wygrania, pokazania po prostu swoich umiejętności ludziom nie tylko na internecie, ale także na takim turnieju jak ten. To jest takie starcie policjantów, antyterrorystów z terrorystami. Czy chcecie w przyszłości zostać antyterrorystami? Nie mówię, czy terrorystami. Tak, ja myślę o służbie mundurowej nawet. Jestem w szkole mundurowej i myślę w przyszłości o zostaniu chociażby policjantem albo antyterrorystą. Ja to samo, też chodzę do szkoły mundurowej i wiążę swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Ja również chodzę do szkoły wojskowej i właśnie chciałbym w przyszłości zostać wojskowym i służyć. Myślicie, że ta gra właśnie może pomóc w takim zdobyciu tych umiejętności, czy raczej jest to bardziej rozrywka? Raczej tylko rozrywka. Można się oderwać od rzeczywistości. A jeśli chce się potem iść do jakichś służb mundurowych, no to już na własną rękę trzeba jakieś kursy przechodzić, coś.
Thank you.